Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku powracamy do serii nadmorskiej odcinkiem o herbie Władysławowa. Zaczynamy. Władysławowo. Miasto i gmina w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, położone oczywiście nad Morzem Bałtyckim i nad Zatoką Pucką, bardzo popularne kąpielisko letniskowe, ale oczywiście również i port morski. Opis herbu Władysławowa przedstawia się w następujący sposób. W błękitnym polu tarczy mur biały, poprzeczny, dzielący tarczę w pas. Mur z dwoma blankowanymi wieżami, a między nimi ukoronowana złota litera W. W dolnej części tarczy, za złotą siatką rybacką, skierowaną w prawą stronę heraldyczną, srebrny łosoś. Tarcza podtrzymywana przez dwa ukoronowane gryfy, srebrne od góry, czarne od dołu. Pod tarczą dewiza w języku kaszubskim – me trzymam z Boga. W tłumaczeniu na język polski – my trzymamy z Bogiem. Zwieńczeniem tarczy jest czerwona, potrójna korona muralis. Prześledźmy sobie symbolikę, czyli wymowę herbu Władysławowa. Rozpocznijmy od koloru tarczy, błękitu, który uświetnia, właśnie wypełnia nam tarczę herbu Władysławowa. Ten błękit to bezpośrednie nawiązanie do Morza Bałtyckiego, ale również do Zatoki Puckiej i podkreślenie położenia miasta i związków ludności kaszubskiej, ludności zamieszkującej od wieku Władysławowo właśnie z Morzem Bałtyckim. Mur biały, blankowany mur z dwoma wieżami to oczywiste nawiązanie do króla Władysława IV Wazy, który właśnie nieopodal Władysławowa i Kazimierzowa założył dwie osady. Złota ukoronowana litera W to również symbolika nawiązująca do króla Władysława IV Wazy, syna Zygmunta III Wazy. Szanowni Państwo, ryba za złotą siatką to oczywiście nawiązanie do rybołówstwa i do tego, z czego żyją obecni mieszkańcy Władysławowa. Dwa gryfy trzymacze to oczywiście symbolika Pomorza i oddanie właśnie takiego wydźwięku, przywiązania również do tych symboli pomorskich. No i oczywiście taśma z dewiza z szarfą w języku kaszubskim, my trzymamy z Bogiem, to również ukłon do tradycji ojców, do tradycji tych, którzy zamieszkiwali wcześniej te tereny nad Zatoką Pucką, ale również przede wszystkim nad Morzem Bałtyckim. Oczywiście ten herb, który Państwu pokazałem, pochodzi z 1996 roku. To 16 lutego rzeczonego roku Rada Miejska Władysławowa zatwierdziła ten wizerunek po wcześniejszych zmianach i to jest ten wizerunek, który jest obecny do dnia i obowiązujący do dnia dzisiejszego. Ale początki herbu Władysławowa datujemy na rok 1973. To właśnie wtedy, w 10. rocznicę nadania miastu praw miejskich, przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej ogłosił konkurs na pierwszy historyczny wizerunek herbu miasta Władysławowo. Do komisji konkursowej wpłynęło 35 prac. W tym pierwszym etapie selekcyjnym część została odrzucona. Do finału, tak możemy powiedzieć, przeszło 18 projektów. No i wygrał projekt, szanowni Państwo, który tutaj również Państwu pokazuję, pani Haliny Różewicz-Książkiewicz z Elbląga. Widzimy jakby pierwotną wersję tego herbu, który przetrwa do roku 1996. I widzicie Państwo, ja sobie przepraszam, tylko tutaj zmienię slajd, żebym... Widzimy właśnie również tarczę herbową dzieloną w pas. U góry na białym polu czerwona litera, czerwony inicjał z literą W, nawiązującą oczywiście do nazwy miasta, ale również i do króla Władysława. Ukoronowana litera złotą koroną. W dolnej części srebrny łosoś za złotą siatką na błękitnym polu, skierowany w prawą stronę heraldyczną. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do moich wcześniejszych publikacji. Przypomnę, że na kanale Herby, Flagi, Logotypy seria nadmorska, rozpoczęta odcinkiem o herbie Świnoujścia. Kontynuowaliśmy, przesuwając się zgodnie z kierunkiem
Wschodnim, przez Międzyzdroje, Dziwnów, Łebę. Także tych herbów znajdziecie Państwo tam dość dużo. Ostatnim odcinkiem był odcinek o herbie, logotypie Jastrzębiej Góry, także podlinkuję Państwu również te herby. W kolejnych będziemy kontynuować, przesuwając się również w stronę Półwyspu Helskiego. To tyle, jeszcze raz pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!